Są kolejne efekty naszych interwencji. Alicja Sękowska, zaczynamy alarm. Arab z Algierii rozkochał w sobie Polkę, snuł wizję cudownego życia. Chciał się z naszą rodaczką ożenić, w końcu ją zabił i zniknął. Reportaż o historii ślepej miłości i nieudolnych poszukiwaniach zabójcy z Algierii zobaczą Państwo już za kilka dni. Rozpoczął się proces Optyka ze Śląska. To zabójca, 11-latka. Wyjątkowy zwyrodnialec jest seryjnym pedofilem. Byliśmy w sądzie, gdy 6 policjantów prowadziło go na salę rozpraw. Zastanawiają się Państwo, czy widać było po nim skruchę? Proszę zobaczyć. Bardzo liczymy na najsurowszy wymiar kary. Ciekawi jesteśmy, jak szybko współwięźniowie rozszyfrują, za co ten ktoś, kogo trudno nazwać człowiekiem, siedzi za kratami. W szpitalu psychiatrycznym wybucha płomienny romans. Kochankami są żonaty sanitariusz i jedna z pacjentek, morderczyni. Jak to możliwe, że w zakładzie pod szczególnym nadzorem dochodzi do takiej sytuacji i kto jest winien? Zapytaliśmy o to Państwa po emisji reportażu. Najpierw przypomnimy sobie fragmenty materiału. A teraz pora na Państwa komentarze w tej sprawie. Przed 4 laty powalona pod naporem wiatru gałąź zabiła 6-miesięczną dziewczynkę. Już wtedy ta sprawa mocno trąciła zaniechaniem urzędników odpowiadających za bezpieczeństwo spacerowiczów w parku na warszawskiej Pradze. Wracamy do tej sprawy, bo znów na ziemię runął wielki konar tego leciwego drzewa. Gdy na jednej szali jest ludzkie życie czy zdrowie, a na drugiej choćby najcenniejszy okaz drzewa, to nikt nie powinien mieć wątpliwości, co jest ważniejsze. Czekamy na jak najszybsze rozwiązanie tego problemu. Nasz materiał jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki odmienił los pasażera tramwaju, który stracił nogę. Firma ubezpieczająca pojazdy komunikacji miejskiej domagała się od niego zwrotu olbrzymich pieniędzy wypłaconych jako odszkodowanie, ale na szczęście zmieniła zdanie. Cieszymy się, że mogliśmy pomóc w tej sprawie. Tą dobrą informacją kończymy ten program. Kolejny w poniedziałek o 20:10. Do zobaczenia.